Premier Mateusz Morawiecki zabiera głos w sprawie śląskich spraw. Temat dość nietypowy, bo dotyczący meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków. Chodzi o organizację tego spotkania na Stadionie Śląskim. Mimo że już od jakiegoś czasu wiadomo, że mecz będzie rozegrany w Gliwicach, to premier nie omieszkał zaatakować marszałka województwa. Napisał na Twitterze. Mecz pierwszej ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków może jeszcze się odbyć na Stadionie Śląskim. Stadion Śląski, którego właścicielem jest marszałek Chełstowski, nie był w stanie zabezpieczyć obiektu, strony nie doszły do porozumienia. Dlatego wzywam marszałka, aby nie blokował działań państwa. Jesteśmy w stanie ubezpieczyć odpowiednie elementy na stadionie. Możemy mieć na Śląsku piłkarskie święto. W mediach społecznościowych wywiązała się spora dyskusja w tym temacie, a marszałek Jakub Chełstowski mówi wprost. Myślę, że w Polsce mamy ważniejsze problemy. Oczywiście szanujemy tutaj wielką rodzinę kibicowską, ale będziemy pracować nad tym, żeby jednak w przyszłym sezonie stadion piłkarsko bardziej żył, bo chyba też taka jest wola i miasta Chorzów, i kibiców, chociaż prezydent Kotala chce nadal budować stadion. Więc siądziemy do rozmów po świętach i mam nadzieję, że uda się jakoś wypracować jakiś kompromis. A premier, no na Śląsku jednak jest dużo więcej problemów w stylu dyrektywa metanowa, CPEK, kwestie związane choćby za importem w Katowicach, czyli Pyrzowice. Choć oczywiście nie tylko chleb, ale i igrzyska są potrzebne, a przecież trudno zaprzeczyć, że mecz między Ruchem a Wisłą jest jednym z najciekawszych w pierwszej lidze. Sam klub z Cichej komentować sprawy nie chce, wydał tylko krótkie oświadczenie. Jako klub z ponad stuletnią tradycją i własną ugruntowaną tożsamością jesteśmy apolityczni i nie angażujemy się w bieżące spory. Od lat naszym problemem jest brak nowego stadionu. Wyrażamy gotowość do rozmów i współpracy z każdym, kto mógłby pomóc w realizacji tej inwestycji. Z perspektywy kibica wygląda to w ten sposób, że na pewno myśmy bardzo chcieli zagrać ten mecz na Stadionie Śląskim. Te dyskusje, o których pan teraz wspomniał, toczą się troszeczkę za późno. Wydaje mi się, że decyzja już po prostu została podjęta. Bilety już przede wszystkim są również sprzedawane na stadion w Gliwicach, dlatego to już jakby wydaje mi się, że to musztarda po obiedzie, całe te dywagacje. I choć problem związany z jednym meczem szybko minie, to pozostanie ten długoterminowy, gdzie Ruch będzie grał w przyszłym sezonie.